Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną wyprawę odkrywców, tym razem do Ziemwic w powiecie ząbkowskim na Dolnym Śląsku. Dzisiaj przejdziemy skarby księstwa ziębickiego i odkryjemy najciekawsze zabytki Ziębic, jak również odkryjemy pewne miejsce, które najbardziej przypadło dzieciakom. Przygodę zaczynamy od poznania historii mieszkańców i tragedii, jaka tutaj miała miejsce. Cała trasa jest dobrze opisana i nie było większych problemów z lokalizacją, o jakie miejsce chodzi. Quest jest do wykonania tylko z poziomu ulotki, niestety nie jest dostępny w aplikacji na komórkę. Ma on jednak swoje lata, więc są tablice częściowo rozwalone, lecz dla prawdziwego questowicza to nie problem. Od czego mamy tłumaczenia na inne języki, każdy powinien dać sobie radę. W razie jakichkolwiek problemów to miłe panie z informacji turystycznej służą pomocą i odczytaniem, co na danej tablicy miało się znajdować. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Brama, która tutaj się znajduje, jest niewątpliwie najciekawszym fragmentem średniowiecznej fortyfikacji. Pochodzi z 1324 roku i to prawdziwy klejnot Dolnego Śląska. Kolejna trasa prowadzi nas do budynku z wiarą związanego. W tym miejscu tablica jest rozwalona, lecz wersja w innym języku jest dobrze czytelna. Da sobie radę z odpowiedzią na to pytanie. Następne miejsce to już wielka budowla. Jest to najstarszy zabytek miasta, czyli bazylika mniejsza, kościół świętego Jerzego i sanktuarium Męki Pańskiej. Detale tutaj zachwycają i warto zobaczyć to na własne oczy. Ja kamerą tego nie zdołałem wszystkiego aż tak pięknie uchwycić. Następnie idziemy do kolejnego kościółka, który tutaj się znajduje i trasa prowadzi bardzo często koło nich. Zwiedzamy jeszcze mury i inne miejsca właśnie tutaj związane, lecz niestety sama końcówka zwiedzania nas troszeczkę zasmuciła, bo nie sprawdziliśmy, gdzie znajduje się koniec i do której można tam dotrzeć. Po wykonaniu całego questa, niestety, ale miejsce ze skarbem było już zamknięte i jak sprawdziliśmy, a otwarte jest tylko i wyłącznie przez kilka godzin popołudniowych. Jak jechaliśmy do startu wyprawy, zauważyliśmy bardzo interesujący park miejski. O, już chyba rozumiecie, o co chodzi. Tutaj zapraszamy każdego. Córka była więc zachwycona i z każdym z tych dużych jaszczurów chciała zrobić sobie zdjęcie. A jak się oni ładnie uśmiechają. Oczywiście, ja również nie umieszkałem tego zrobić i było bardzo przyjemnie. A w stawie pływają jakieś dwa stwory. Kto z was wie, co to takiego? Wyprawę po skarbach księstwa ziębickiego czas już zakończyć. Jak ktoś ma możliwość odwiedzenia tego miejsca w innych godzinach, to zapraszamy, bo sama trasa była przyjemna. Park miejski jeszcze bardziej zachęca do odwiedzenia. Niestety, w związku z tym, że nie dotarłem do skarbu, magnesów nie udało się zostawić. Na razie. Hej, hej, pa!